W kolejnym filmie dotyczącym mięśni przyjrzymy się temu, jaką rolę w skurczu mięśnia odgrywa siateczka śródplazmatyczna. Ale będziemy też rozmawiać o tym, jak to się w ogóle dzieje, że mięsień dostaje informację o tym, że skurczyć się powinien, co jest bardzo blisko związane właśnie z funkcjonowaniem siateczki sarkoplazmatycznej. Naszym punktem wyjścia do tych rozważań będzie to, co wiemy już z poprzednich filmów, mianowicie, że wtedy... Kiedy wewnątrz komórek stężenie wapnia jest wysokie, wtedy mamy do czynienia ze skurczem mięśnia. Zrobimy sobie nawet taką adnotację tutaj, że wtedy, kiedy mamy dużo jonów CA2, czyli jonów wapnia wewnątrz włókna mięśniowego, to wtedy następuje skurcz. Napiszemy sobie skurcz, żebyśmy wiedzieli, że to jest nasz najważniejszy punkt wyjścia. No dobrze, to może zacznijmy zastanawiać się nad tym, jak to się dzieje, że mięsień wie, że ma się skurczyć. Wspominałam Ci już w czasie poprzednich filmów o tym, że oczywiście dominująca jest tutaj rola układu nerwowego. Takie neurony, które łączą się z mięśniami poprzecznie prążkowanymi po to, żeby informować je o tym, kiedy się skurczyć powinny, nazywamy neuronami ruchowymi albo motoneuronami. Zapiszemy sobie tę nazwę. Moto. Neuron. Czyli taki neuron, który ma za zadanie informować mięsień o tym, kiedy powinien się skurczyć, a właściwie to wydawać mu takie polecenie, bo to jest w pełni zależne od tego, co powie mięśniowi neuron. No więc widzimy tutaj, o, zaznaczymy sobie to może jakimś innym kolorem. Widzimy, że tutaj mamy powierzchnię mięśnia. Na tę powierzchni mięśnia mamy właśnie styk neuronu z włóknem mięśniowym i ten styk nazywa się płytką nerwowo-mięśniową to jest coś co w bardzo dużej mierze przypomina synapsy o których rozmawialiśmy w przypadku omawiania układu nerwowego ten styk działa bardzo, bardzo, bardzo podobnie jak synapsa i polega na tym, że sygnał z neuronu, sygnał w postaci przepływu jonów, prąd powodowany przez przepływ jonów, o czym mówiliśmy w sposób szczegółowy mówiąc o układzie nerwowym, przepływa do mięśnia, do włókna mięśniowego i... To włókno mięśniowe wtedy w określony sposób reaguje. Przyjrzymy się temu zaraz w sposób trochę bardziej szczegółowy. To, co chciałabym, wie żebyś wiedział na tę chwilę, to jest następująca rzecz. Zobacz. Tutaj mamy zdjęcie z mikroskopu elektronowego. To, co jest tutaj oznaczone literką T, to jest zakończenie aksonalne motoneuronu, czyli to samo, co widzimy tutaj. O, to, co zakreskowuję teraz na różowo, to jest ten styk. Z którym mamy do czynienia tutaj. O, to jest ta sama powierzchnia. Zobacz, jaka ona jest bogata w pęcherzyki. W tych pęcherzykach kryje się neuroprzekaźnik, który odpowiedzialny jest za to, żeby przekazywać sygnał do mięśnia. Tym przekaźnikiem u człowieka jest acetylocholina. Acetylocholina. Acetylocholina powinna ci się bezbłędnie kojarzyć właśnie z przekazywaniem sygnału w płytce nerwowo-mięśniowej, czyli z motoneuronu do mięśni poprzecznie prążkowanych. I ta acetylocholina to jest taka substancja, która tak samo jak inne neuroprzekaźniki w układzie nerwowym informuje mięsień o tym, że powinien otworzyć swoje kanały jonowe, dlatego że dla tej acetylocholiny i narysuję to teraz na innym kolorze. Na tych tutaj o wypustkach, które widzimy, w ogóle to, co teraz dla ciebie rysuję na niebiesko, to się nazywa sarkolemma. Sarkolemma to jest nic innego jak błona komórkowa, która otacza włókna mięśniowe. Nazywamy ją jeszcze raz powtórzę sarkolemmą. Wszystkie te początki sarko, tak jak sarkoplazmatyczny, sarkolemma, powinny nam się kojarzyć z mięśniami. No i zobacz, że ona tutaj, ta sarkolema, w stronę włókna nerwowego, w stronę aksonu w postaci takich, o, wypustków. Się konstruuje. No i te wypustki mają takie wgłębienia. Te wgłębienia nazywamy tubulami T albo te tubulami Zapiszemy sobie te tubule Te, te tubule, one są po to tak wgłębione, żeby łatwo do wnętrza włókna mięśniowego przedostawał się właśnie sygnał o tym że mięsień powinien się skurczyć w danym momencie. No ale to, na co chciałam zwrócić Twoją uwagę, to jest to, że na styku neuronu, czyli tego, co mamy tutaj zamazane na różowo, właściwie zakończenia aksonalnego i mięśnia, mamy do czynienia właśnie z takim bardzo głębokim pofałdowaniem i mamy tutaj te tubule. To tutaj właśnie acetylocholina, narysuję to teraz, o, bardzo symbolicznie, łączy się ze swoimi receptorami, a acetylocholina w mięśniach poprzecznie prążkowanych łączy się z receptorami nikotynowymi. One się tak nazywają, dlatego że potrafią też reagować w taki sam sposób, jak reagują, powiedzmy, na acetylocholinę, na nikotynę, tylko może niekoniecznie w mięśniu poprzecznie prążkowanym. Dlatego się nazywają receptory nikotynowe, że ich ligandem, czyli substancją, która może je pobudzać, aktywować, wiązać się z nimi jest między innymi nikotyna. Tak więc te receptory mieszczą się tutaj właśnie o gdzie dla ciebie to w tej chwili zaznaczam. Więc mamy acetylocholinę? Ona jest neuroprzekaźnikiem na zasadach takich samych jak omawialiśmy to w przypadku układu nerwowego. Acetylocholina łączy się z receptorami, które znajdują się w sarkolemie, czyli w tej błonie otaczającej włókno mięśniowe. I to powoduje otwarcie kanałów jonowych i przekazanie impulsu do mięśnia o tym, że powinien się skurczyć. Mając już opracowaną tę część, możemy przyjrzeć się temu, jak naprawdę wygląda płytka nerwowo-mięśniowa. Zobacz. Mam tu dla Ciebie kolejne zdjęcie. Ono również jest spod mikroskopu, ściągnęłam je dla Ciebie z Wikipedii, żebyśmy mogli się przyjrzeć w zupełnie innej skali. Tam mieliśmy skalę z mikroskopu elektronowego, czyli bardzo, bardzo duże powiększenie. Widzieliśmy w super szczegółach. Tutaj to jest już zupełnie inne anatomiczne barwienie. Pod mikroskopem widzimy, jak wygląda taki pęczek włókien. Zobacz to, co zaznaczam teraz dla Ciebie na żółto. O, to są wszystko neurony zobacz jak one tutaj biegną, aksony, aż do zakończenia aksonalnego, które wiąże się z mięśniem. Te takie stópki tutaj, które rysuję teraz dla Ciebie, to są właśnie te zakończenia aksonalne, które będą wyznaczały płytkę nerwowo-mięśniową. To, co widzimy tutaj biegnące, teraz zaznaczę to o może na czerwono, to jest wszystko włókno mięśniowe, zobacz. Tak to wygląda w rzeczywistości. I wkleiłam to dla ciebie po to, żebyś widział, że tych zakończeń na włóknie nerwowym jest naprawdę dużo. Dzięki temu usprawnia to komunikację pomiędzy włóknem nerwowym a mięśniem. Pomyśl sobie, ile takich sygnałów na sekundę musi przepływać, żeby wszystko w naszym mięśniu działało sprawnie. No i teraz kiedy wiemy już jak to się dzieje, że do włókna mięśniowego przychodzi informacja, właściwie rozkaz, że powinno się ono skurczyć, możemy przyjrzeć się temu, jak dochodzi wewnątrz cytoplazmy do wyrzutu wapnia, który jak już wiesz z poprzednich filmów jest absolutnie niezbędny do tego, żeby mięsień mógł się skurczyć. Zobaczmy ten rysunek bardzo przypomina rysunki, które oglądaliśmy już poprzednio i wykorzystamy go w bardzo podobny sposób. Przypominam ci, że żeby skurcz mięśnia mógł zajść, musimy mieć wysokie stężenie jonów Ca2+. Powtarzam to już któryś raz, dlatego że to jest bardzo istotny punkt wyjścia, żebyśmy rozumieli co się tutaj dzieje. Rysuję to dla ciebie w ten sposób tu o Symbolicznie, żebyśmy cały czas mieli to na uwadze. To, co tutaj masz zaznaczone strzałką, którą zaznaczam teraz na czerwono, to jest informacja, która przyszła z zakończenia nerwowego poprzez płytkę nerwowo-mięśniową do tej tubuli, którą masz narysowane tutaj o, zaznaczę ją innym kolorem. Pamiętasz, że to jest po prostu takie uwpuklenie sarkolemmy, czyli tej błony, która otacza włókno mięśniowe. No więc mamy te tubule, po te tubuli rozchodzi się sygnał, który przyszedł z aksonu, przyszedł od motoneuronu, że powinien nastąpić skurcz mięśnia. Otóż te tubule, dzięki temu, że są tak wgłębione do środka cytoplazmy, łączą się właśnie z siateczką śródplazmatyczną, która symbolicznie narysowana jest dla ciebie tutaj. Siateczka śródplazmatyczna, która jest dzisiaj główną bohaterką naszego filmu, tym się różni od takiej siateczki endoplazmatycznej, którą mamy w innych komórkach, że jej skład białkowy jest trochę inny. To ma bardzo poważne konsekwencje. Ona, konstrukcją swoją, jest bardzo podobna do gładkiego retikulum endoplazmatycznego o którym też już kiedyś mówiliśmy czyli do gładkiej siateczki śródplazmatycznej. Ale to, że ma inny skład białkowy, sprawia, że jej głównym zadaniem nie jest tak jak w przypadku siateczki śródplazmatycznej, gładkiej produkcja białek i wszystkich ich komponentów, i nie jest ona, jednym słowem, taką maszyną, która odgrywa bardzo ważną rolę w produkcji protein. Tutaj ona głównie robi za magazyn napiszmy sobie to to jest magazyn jonów CA2. Więc, więc siateczka sarkoplazmatyczna robi po prostu za taką bardzo aktywną, o czym zaraz będziemy mówić, przechowalnię jonów wapnia po to, żeby one w odpowiednim momencie mogły być do cytoplazmy wypuszczone, co z kolei spowoduje, że będą mogły się wiązać z troponiną, co jest narysowane tutaj o, za pomocą tej żółtej strzałki i będą mogły zajść wszystkie te procesy prowadzące do skurczu mięśnia, które omawialiśmy w poprzednich filmach. Tak więc wiemy już kilka podstawowych rzeczy. Kiedy przychodzi informacja z motoneuronu o tym, że mięsień powinien się skurczyć, dzięki temu, że za pomocą odpowiednich kompleksów białkowych tetubule, a właściwie sarkolemma, która w postaci tetubul wgłębia się w cytoplazmę włókna mięśniowego, łączy się z retikulum sarkoplazmatycznym, czyli z siateczką sarkoplazmatyczną. Może dojść do wyrzutu jonów wapnia. Dlaczego? Dlatego, że siateczka sarkoplazmatyczna jest, jak tu napisałam, magazynem Jonów CA2. Warto by też wiedzieć, że ta siateczka posiada takie właściwości aktywne, które polegają na tym, że ona ma na swojej powierzchni, rysuję to teraz dla Ciebie na zielono, pompy dla jonów CA2. Z wykorzystaniem ATP, napiszemy, że o ATP, jak to ATP się rozkłada z wydzieleniem energii, to te pompy wpompowują do środka, narysujemy to teraz innym kolorem, takim samo jak poprzednio, jony Ca2+. Tutaj, o, wszędzie będą jony Ca2+. Wtedy, kiedy ich nie powinno być w komórce, czyli wtedy, kiedy nie ma następować skurcz mięśnia, to siateczka śródplazmatyczna, sarkoplazmatyczna, przepraszam, gromadzi jony wapnia i to z bardzo dużą wydajnością. Wtedy, kiedy... Przestaje mięsień być pobudzany przez motoneuron to nawet w ciągu 30 milisekund siateczka sarkoplazmatyczna potrafi wychwycić odpowiednią ilość jonów wapnia z doplazmy, żeby mięsień nie był już dalej kurczony, więc widzisz, że wydajność tego procesu jest naprawdę bardzo wysoka. Tak więc te kompleksy białkowe potrafiące wpompowywać do wewnątrz, Siateczki sarkoplazmatycznej jony wapnia działają na ATP. Jak już wiemy, ATP to jest nasze podstawowe paliwo w komórce, więc z wykorzystaniem energii ten wapń jest zbierany, zbierany, zbierany i sobie tutaj, właśnie w tym magazynie, w siateczce sarkoplazmatycznej, rezyduje. Aż do momentu, kiedy jak już wiesz, przyjdzie sygnał z motoneuronu, że te jony wapnia należy. Do wnętrza komórki wypuścić. I tutaj wykrzyknikiem, może narysujemy ten wykrzyknik na czerwono, tutaj tym wykrzyknikiem zaznaczony jest właśnie ten moment. Tutaj właśnie następuje wyrzut jonów wapnia do wnętrza cytoplazmy włókna mięśniowego. Dzięki temu zachodzą wszystkie te procesy, o których rozmawialiśmy poprzednio. Wiesz już, jak to się dzieje, że rola siateczki sarkoplazmatycznej jest tutaj kluczowa. No, gdyby jej nie było, to nie mielibyśmy właśnie tego rezerwuaru jonów wapnia, a z drugiej strony takiego, powiedzmy, przyrządu komórkowego, który pozwala na bardzo szybkie wychwycenie jonów wapnia z przestrzeni cytoplazmy wtedy, kiedy one już nie są potrzebne, po to, żeby mięsień przestał się kurczyć. Jako ciekawostkę powiem Ci jeszcze, że acetylocholina jest neuroprzekaźnikiem, którego wydzielanie można zahamować za pomocą takiej substancji, o której może słyszałeś, ona się nazywa Botox. Botox to jest taka substancja, którą się stosuje w kosmetyce. Kobiety czy mężczyźni wstrzykują ją sobie w twarz wtedy kiedy nie chcą, żeby były na ich twarzy widoczne zmarszczki. Zmarszczki oczywiście są powodowane przez skurcze mięśni, tak jak każdy inny ruch w naszym organizmie również to, że potrafimy na przykład marszczyć czoło musi być obsługiwane za pomocą mięśnia poprzecznie prążkowanego. Botox zawiera taką substancję, którą nazywamy jadem kiełbasianym albo po prostu botuliną. Botulina, zapiszemy to sobie. I botulina działa w taki sposób, że blokuje wydzielanie acetylocholiny do mięśni. I wtedy kiedy ją wstrzykniemy na przykład w czoło, to Powoduje to, że mięsień się nie może skurczyć, dlatego że przekaźnictwo neuronalne od motoneuronu do mięśnia poprzecznie proszkowanego zostaje zaburzone, dlatego że właśnie wyrzut acetylocholiny jest zahamowany. Takie toksyny, które hamują wyrzut acetylocholiny albo w jakiś inny sposób zaburzają to przekaźnictwo pomiędzy motoneuronami a mięśniami poprzecznie prążkowanymi, mogą być naprawdę bardzo zagrażające. Wystarczy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę wszystkie ruchy narządów w naszym organizmie łącznie z ruchami oddechowymi, które są pierwszym krokiem do tego, żebyśmy w ogóle mogli żyć, kontrolowane są właśnie poprzez przekaźnictwo neuronalne. Jeżeli to przekaźnictwo neuronalne zostanie uszkodzone albo w jakiś sposób upośledzone, tak jak dzieje się to na przykład wtedy, kiedy wykorzystujemy botox. To wtedy te procesy nie będą zachodziły normalnie i możemy w sposób bardziej lub mniej trwały, w przypadku botoksu to jest akurat tam na kilka, powiedzmy, tygodni do kilku miesięcy, uszkodzić przekazywanie informacji między układem nerwowym a mięśniami. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Ci i słyszymy się w następnym filmie. Do niebawem!